Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, pod tym wczorajszym nagraniem o głupocie protestantyzmu i o tym, dlaczego protestantyzm jest głupi, no, wpisy są takie, jakie są. Brak umiejętności odniesienia się do treści powoduje to, że atakuje się formę. O, że nie ma we mnie miłości, bo ta. Dobrze, zadaję pytanie, czy święty Paweł w Dzieje Apostolskie 13:9 synu diabelski nie ma w tobie prawdy? Co chował się tutaj miłością Ducha Świętego do bliźniego? Chrystus, kiedy rąbał apostołów, faryzeuszom groby pobielane, plemię żmijowe, diabło macie z ojca, co chował się miłością Ducha Świętego do bliźniego, tak czy nie? Więc zamiast się tutaj właśnie odnosić do formy, to powinniście tutaj bronić waszego nieutracalnego zbawienia, waszej pewności zbawienia i waszego braku uważania na wszystko, tak? Jak głosił pastor Kuryla, słyszeliśmy, że alkoholik po nowym narodzeniu nie musi uważać, tak? Na winiaka, na wieżerzy pańskiej nie musi uważać, na jakieś alkoholowe ciastko, cukierki nie musi uważać, bo alkohol nie ma nad nim władzy, on nie musi uważać, tak? No właśnie, pycha, ojcze. I mówiliśmy sobie o tym. I kto wyjaśni tą naukę pastora Kurelasa w świetle słów Chrystusa? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ale nie, on nie musi czuwać, on nie musi uważać, bo co? On już nie może ulec pokusie, tak? Bo jest nowonarodzony, tak? A więc nie może ulec pokusie. A więc wołanie Chrystusa, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, jest do kogo? Do wierzących, do niepraktykujących, do pogan? Do kogo? No, dla wierzących w nieutracalne zbawienie chyba nie. Strzeżcie się, aby was kto nie zwiódł. I w modlitwie Ojcze nasz nakazuje, no, Ojcze zachowaj nas od złego. No ale taki, co nie musi uważać, to jak ktoś nie musi uważać, to musi prosić Ojca o bycie zachowanym? No nie, prosi Ojca, Ojcze zachowaj mnie od złego, ten kto jest świadomy, że w każdej chwili może upaść, ten kto jest świadomy tego, że właśnie może zgrzeszyć i uważa. Ale taki, co on tam jest już pewny zbawienia, nie musi uważać, cokolwiek by się nie stało, ja mam Ducha Świętego, idę do Pana. Czy taki potrzebuje pojednania z Bogiem? I właśnie to jest to pytanie, które ponawiam. Pastorze Kurylasie, czy Koryntianie, którzy mieli Ducha Świętego, mieli pieczęć Ducha Świętego, a święty Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, pisze, pojednajcie się z Bogiem. Czy oni, mając potrzebujący pojednania się z Bogiem w tym stanie, dalej mogli być pewni swojego zbawienia? Galaci, którzy zerwali więzy z Chrystusem, wyparli się łaski dalej, a mieli Ducha Świętego, o czym mówi 3 rozdział, dalej by mogli być w tym stanie pewni zbawienia? Dlaczego święty Paweł nie powiedział Galatom, słuchajcie, macie Ducha Świętego, Chrystusa, o tego, dalej możecie być pewni zbawienia, nic się nie stało, cokolwiek by się nie stało, idziecie do Pana. Czy tak święty Paweł pisze Galatom? Czy tak święty Paweł pisze Koryntianom? Dalej idziecie do nieba, bo macie Ducha Świętego, żeście się tam klepnęli tą przeklętą formułkę i dalej idziecie do nieba, tak? Nie. Taka nauka pastorze Kurlasie jest tylko twoja, a nie biblijna. Jest zdewiaczałego protestantyzmu, którą ty powtarzasz, ale jej podstawy są z piekła rodem. Jej podstawą jest pycha, głupota i brak bojaźni Bożej. Bo ktoś, kto ma pokorę, bojaźń Bożą, nigdy by nie powiedział takich głupot, że on jest pewny zbawienia. Nigdy by nie powiedział takich głupot, że on nie musi uważać. Święty Paweł też chyba musiał być, nie musiał, nie miał Ducha Świętego, skoro przestrzega, że jak stoisz, uważaj, byś nie upadł, nie? Ty myślisz, że stoisz i jesteś przekonany, że będziesz zbawiony, a bierzesz pod uwagę to, że możesz upaść. O, no to jest Jezus, orędownik, dobrze, ale czy w tym momencie, jak upadniesz dalej, jesteś pewny zbawienia, czy potrzebujesz się pojednać z Bogiem? Jak zerwiesz więzy z Chrystusem, wyprzesz się łaski, dalej jesteś pewny zbawienia? No, żaden apostoł, żadnego kościoła, który grzeszył, nie zapewnia o pewności zbawienia, tylko napomina i przedstawia perspektywę piekła. Tak?
bo Koryntianom pisze w 11 rozdziale, że właśnie do tych, co uczestniczyli niegodnie we mszy świętej, tak? Wyrok sobie spożywacie, pijecie, dlatego jest pośród was wielu słabych, chorych, wielu też umarło. Tak? Mówiliśmy o tym. No to co? To taki, który jest martwy, on dalej może być pewny zbawienia? No właśnie. Starze Kurelasie, to co głosisz jest przeklętą pychą, z piekła rodem. Żaden apostoł w żadnym liście do kogoś, kto mając Ducha Świętego grzeszy, nie zapewnia go o pewności zbawienia, tylko raczej nawołuje do nawrócenia i roztacza wizję piekła potępienia. Tak, potępienia. Nie wierzycie? No to proszę bardzo, no przecież nie będziemy czytać. Wszyscy wiemy, że Koryntianie mieli Ducha Świętego. Tak, byli świątynią Ducha Świętego. A jednak święty Paweł im pisze takie oto słowa. Lecz gdy jesteśmy, to jest 11:32, lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Dlaczego Koryntian mający Ducha Świętego przestrzega, żeby nie być potępionym ze światem? I dalej w 34 wierszu pisze, że jeśli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu waszemu. No to co? Jak może mający Ducha Świętego spotykać się ku potępieniu? Przecież oni są pewni zbawienia, nie? 3 wersety. 2 razy pisze o potępieniu. Przestrzegaj przed potępieniem. Coś fatalnie kiepsko widzę twoją naukę, pastorze Kurelasie, w świetle Słowa Bożego. To, że Chrystus, że święty Paweł pisze, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa, to zobaczcie sobie, czy tam święty Paweł pisze o grzechu. Nie ma grzechu. Grzech może nas odłączyć od miłości Chrystusa. I może spowodować to, że wyprzemy się łaski. Więc zamiast trwać w takiej przeklętej pysze, bucie, że ja już nic nie muszę robić, ja już jestem pewny zbawienia, zobaczcie, co święci apostołowie piszą do grzeszników. Nawróćcie się. Pojednajcie się z Bogiem. No i jeszcze raz, czy karaci, którzy zerwali więzy z Chrystusem i wyparli się łaski, a mieli Ducha Świętego, dalej mogli być pewni zbawienia? Bo jeśli tak, to znaczy, że można mieć zbawienie, nie mając jedności z Chrystusem. Tak, można mieć życie wieczne, nie mając jednocześnie relacji z Chrystusem. Tak, to jest właśnie urojona pycha, przeklęta, po prostu zdewiaczała natura szatańska. Musiała coś takiego wymyśleć. A jeszcze bardziej zdewiaczały umysł to przyjmuje i głosi. Bo tak wynika, no chyba, że mi powiedzieć, bo jeżeli mający Ducha Świętego grzeszy i taki bez jedności Chrystusa nie można się zbawić, to znaczy, że Galaci w tym momencie nie byli w stanie zbawienia, tak? Nie byli w stanie posiadania życia wiecznego, a więc życie wieczne można utracić. I takie gadanie, że cokolwiek by się nie stało, ja mam życie wieczne, ja jestem nieutracalnie zbawiony, mnie nic nie oddzieli od Pana. Nie, bo Galaci jednak byli oddzieleni od Pana. Koryntianie też byli oddzieleni od Pana, bo im mówi, żeby się pojednali z Panem, tak? W takim stanie idzie się do piekła. Nie ma życia wiecznego ten, kto nie jest pojednany z Bogiem, który jest życiem wiecznym. Nie ma życia wiecznego ten, który zrywa więzi z Chrystusem. Mając Ducha Świętego, jeśli się zerwie więzy z Chrystusem, zrywa się więzy z życiem wiecznym. Pozbywa się człowiek życia wiecznego. Dlatego mając Ducha Świętego można iść do piekła. I święty Paweł przestrzega ich. 11 rozdział do Galatów. 2 razy pisze i przestrzega ich przed potępieniem. No, nie przestrzega się przed potępieniem tych, którzy raczej już nieutracalnie powinni być zbawieni, bo to by nie miało sensu, tak? No ale protestantyzm głupi, pyszny, nie mający w sobie nikt krzty bojaźni Bożej, nie dostrzega tego, bo jest za głupi, bo
Zdrawiamy.